Jutro już zaczynam, podchodzę do nowego wyzwania i zaczynam grę w KKS-ie Katowice. Już mogę oficjalnie to powiedzieć, że jutro jestem na pierwszym treningu. Po to grałem półtora roku tutaj w Tychach, żeby zrobić na pewno awans sportowy, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Zresztą rozmawiałem z trenerem Madryszem i zresztą on też rozumie i myślę, że wszyscy z tym się zgadzają, że gra się po to, żeby grać jak najwyżej. No i akurat tak się złożyło, że mnie się udało. Oczywiście nie szukałem na siłę, żeby odchodzić z Tychów, bo jakby nie było też dobrze tutaj się czuję i im dłużej tutaj jestem, tym lepiej klub prosperuje i wszystko idzie w dobrym kierunku. Mam dużo kolegów, jakby nie było, i fajna ekipa jest i wszystko idzie ku temu, żeby było jak najlepiej. No ale tak jak mówię, no, to jest dla mnie awans sportowy. No i na to liczyłem, no też po cichu liczyłem też, że zrobimy awans, no mimo to, że mieliśmy ten punkt straty w tamtym sezonie i prawie się udało. No niestety taka jest piłka, no i tak to wszystko wygląda. No życie toczy się dalej, a ja po prostu podejmuję nowe wyzwanie i nie ukrywam, że na pewno byłoby mi tutaj łatwiej, może i z graniem i w ogóle, ale to jest coś nowego dla mnie. Ja muszę iść do przodu, ja też z dnia na dzień nie jestem młodszy, tylko starszy i myślę, że o to w tym wszystkim chodzi. Temat KKS-u pojawił się od razu po zakończeniu sezonu. Tam menadżer zadzwonił do mnie od razu, że jest temat KKS-u i że zaczynają rozmawiać z Ruchem. No a reszta, no to już się tam poukładało tak jak teraz wszyscy wiemy. No i jest tam trener Rafał Burak, no ja nie ukrywam, że się cieszę. No, dla mnie to też jest jakiś plus, no i start może też lepszy, bo znam trenera, był tutaj z nami 3 miesiące. No to też wszystko, myślę, że będę miał trochę łatwiejszy start, nie będę musiał się jakoś tam zapoznawać z nimi w ogóle, no i wszystko myślę, że pójdzie do przodu. O te pierwsze pół roku, no nie było takie rewelacyjne, też dopadła mnie kontuzja na początku zaraz i tam zagrałem tylko 13 meczów, podajcie, tylko jedną bramkę strzeliłem, no a dopiero wszystko zaczęło się układać w tym sezonie, no. Zacząłem strzelać bramki, no, asystować i praktycznie cały czas grałem w całym składzie i występowałem w każdym meczu, nie miałem kartek i kontuzje też mnie omijały. No ale na pewno te wszystkie bramki, asysty, no ta bramka z Rakowem, bo takiej jeszcze nie strzeliłem w życiu, no bym nie pomyślał, że mogę taką bramkę strzelić, no. Udało się, no kilka było też takich, że, które też cenię, na przykład ta z Elaną w Toruniu też dużo na pewno, wszystkie na pewno były ważne, bo pomagały w tym, żebyśmy byli w takim miejscu w tabeli, jakim zostaliśmy. Zresztą mam tutaj, tak mówię, dużo przyjaciół i kolegów i zresztą będę miał po drodze, także jak będę miał czas, to będę ich tutaj odwiedzał wszystkich, będę patrzył, na pewno nie ukrywam, że będę chciał na jakiś mecz przyjechać. Nie ukrywam, że kiedyś na pewno chciałbym tutaj wrócić, bo dla mnie to też nie jest jakieś tam, myślę, że pożegnanie na stałe czy coś takiego. No zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No nie chcę tutaj sobie zamykać furtki, nie chcę, żeby tam coś kibice o mnie myśleli, że idę, bo po prostu tam czy pieniądze, czy po prostu, że ktoś mnie tam kusi, czy po prostu dla mnie to jest awans. Ja mam 23 lata i to już jest ta pora. No półtora roku w drugiej lidze to zrobiło swoje. No myślę, że zrobiłem tyle, na ile było trzeba. No myślę, że trochę więcej też mogło wpaść bramek i trochę więcej asyst, no ale zrobiłem tego dużo. No i myślę, że teraz pora iść do przodu. No ten krok o ligę wyżej i walczyć dalej, a tak jak mówię, nie chcę zamykać tutaj furtek i chciałbym tutaj też wrócić kiedyś i zagrać w Ekstraklasie z GKS-em czy w GKS-ie na nowym stadionie i patrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda, tak jak na przykład w Wiśle Kraków czy w Legii Warszawa.